Dzień dobry kochani, witajcie dzisiaj w czwartek. W kolejnym dniu ja przeprosiłam swoją czapkę, bo jestem chora. No i niestety trzeba zacząć się ubierać grubo, bo to już nie są te czasy. Jest już bardzo zimno i no. Byłam zawieźć dzieci, słuchajcie, do bułki. Tak, tutaj wziąłam chłopakom takie flipsy, bułki. O Jezu, jogurt się wylał. O nie. O nie. No ja. Bułki, jedną taką ciemną sobie wzięłam. O. I wylał się jogurt. Zrobiła się dziura. Ażeż orzeszku. Kurde, muszę to sprzątnąć. Ogarnięte, słuchajcie. No niestety wylał mi się ten jogurt, więc tak, tutaj mam bułki zwykłe. Tu mam jedną taką ciemną z słonecznikiem. Kupiłam sobie też pastę. Ja mam tam te pasty, wiecie, które kupowałam, te Oral-B i te wszystkie inne, ale one faktycznie nie... tak jakby myją zęby, tak, ale ja często czuję, że mam taki jakby osad na zębach i stwierdziłam, że kupię sobie jednak tą Colgate, bo tak, żeby raz w tygodniu, nie wiem, umyć sobie te zęby tą właśnie Colgate, bo wy mi pisaliście, że ona strasznie niszczy właśnie zęby przez to, że ma te właściwości wypielające i tak dalej. Ale no, ja raz na tydzień muszę sobie umyć, bo nie cierpię mieć takiego osadu. Tym bardziej, że ja do tej pory tak jakby cały czas używałam tej pasty. No i nigdy nie miałam takiego lekkiego osadu, a teraz go często czuję. Więc no, wzięłam sobie. Może z czasem ja się po prostu przyzwyczaję tam do tych past. A na razie wzięłam ją sobie. No, więc dobra, ja idę zmiecić ogień. Później jak przyjdę... To mam też coś dla was, słuchajcie, mam też paczkę dla was, zrobimy sobie rozdanie i to jest paczka, widzicie, z jakiej firmy, więc będzie rozdanie, słuchajcie, no bo wydaje mi się, że fajnie byłoby właśnie podziękować moim stałym widzom, osobom, które mnie subskrybują, za to, że są. No i stwierdziłam, że właśnie teraz zrobimy to zdanie. Ja też przez to zdanie chciałabym, żeby więcej osób mnie zasubskrybowało, wiecie. Te osoby, które oglądają, bo wiem, że praktycznie jeszcze taka sama ilość osób mnie ogląda, a nie subskrybuje. I chciałabym właśnie jakoś się tam zmotywować, żeby kliknęły tego subka, żeby te moje filmy były troszkę bardziej wyżej pozycjonowane. Jeżeli się nie uda, no to trudno, ale mam nadzieję, że jakiś efekt to tam przyniesie. No i mam nadzieję też, że ktoś, jedna osoba ucieszy się z tych prezentów. Myślę, że na pewno się ucieszy. No a ja idę ogień zmiecić, bo tak stoję w tej czapce, kurde. I idę zrobić ogień, przyjdę, zjem śniadanie i potem wam pokażę, co tam też mamy. No chodź mały. Skąksiku. No i dobra kochani, ja się trochę ogarnęłam, umyłam sobie włosy, bo po tym wczorajszym farbowaniu one były jakieś takie w ogóle, nie wiem, czy tłuste, czy pani za dużo olejku chyba dała, bo dawała olejek tutaj na końce i w ogóle to ja sobie podcięłam kłótki, więc no fajnie, teraz one tutaj takie na końcach zdrowsze wyglądają. Pani w ogóle chciała mi ściąć tyle włosów, słuchajcie, tyle. Bo powiedziała, że ta część włosa jest jeszcze uszkodzona po tych moich koloryzacjach wszelakich x lat temu. No i tak długo to się ciągnie. No ale ja sobie nie dałam, bo ja sobie siebie nie wyobrażam już teraz w takich krótkich włosach. Ja lubię siebie w takich długich i chciałabym, żeby one były jeszcze dłuższe. Chociaż może, nie wiem, jeszcze z 5 cm bym sobie dała obciąć, żeby one po prostu były zdrowsze, ale nie aż tyle.
A ja sobie myślę, że jak ja już powiem tej pani, że może, no to żeby ona się nie zapędziła, więc pozwoliłam obciąć jej tylko końcówki, bo wydaje mi się, że te włosy nie są aż tak zniszczone. Mają ludzie gorsze włosy, więc tak. No, umyłam sobie je, bo naprawdę były jakieś takie przetłuszczone, niedomyte, nie wiem. Może przez te odżywki, przez te olejki właśnie. No i ja też wczoraj tę kąpiel brałam. Więc pewnie też dlatego, bo wiecie, wtedy włosy się jednak od cebulek pocą i tak dalej. No i dobra, słuchajcie, przechodzimy do tej paczuszki. Ja już ją sobie otworzyłam, już do niej zerkałam. I przejdziemy sobie właśnie do zawartości tejże paczki. Słuchajcie, oczywiście ja nie byłabym sobą, gdybym sobie czegoś nie zamówiła, bo teraz była giga promocja na rzeczy z Eveline. Ogólnie bardzo dużo rzeczy było przecenionych, nawet o 70%, więc fajnie warto było sobie zamówić. No i dlatego też stwierdziłam, że zrobię dla Was zdanie. Skoro te rzeczy są tak przecenione, no to szkoda, żeby tak jakby to się zmarnowało. Ja też uwielbiam rzeczy z Eveline i postanowiłam, że kupię Wam kilka rzeczy, z których jestem sama mega zadowolona i kilka takich rzeczy, których nie znam i które ja sobie wzięłam i wzięłam też Wam. Więc tak, przechodzimy do rzeczy. Może najpierw będą rzeczy, które wzięłam i sobie i Wam. Pierwszą rzeczą jest tak to powinnam trzymać. Są, słuchajcie, dwie bazy pod makijaż. Jedna jest dla mnie, jedna jest dla Was, ponieważ ja jestem bardzo ciekawa tej bazy. Bardzo dużo osób ją polecało. Ja sobie zaraz zrobię makijaż, bo jadę ogarniać kilka rzeczy i wypróbujemy sobie te nowości. I wydaje mi się, że no fajnie byłoby sobie to wypróbować. Ja mam kilka baz pod makijaż, rzadko, bo rzadko ich używam, ale od czasu do czasu można, żeby zbyt mocno się nie pozapychać. Więc tak, pierwszą rzeczą będzie ta baza. Ja sobie już ją dzisiaj wypróbuję i na pewno Wam opowiem. I to jest baza i serum, to jest tak jakby dwa w jednym. Baza i serum pielęgnujące. Przedłuża trwałość makijażu, głęboko nawilża, rozświetla ujędrnia, działa antyoksydacyjnie, niweluje zaczerwienienia, chroni mikrobiom skóry, więc takie ma tu właściwości, więc jedna baza ląduje u Was. Ja sobie nawet zostawię to pudełko, no bo będę w nim wysyłać. Drugą rzeczą, którą zamówiłam i dla siebie, i dla Was, są gąbeczki. Ja nigdy gąbek z Eveline nie miałam. Mam gąbki z Glam Shopu, z których jestem przezadowolona, w których jestem zakochana. Uważam, że to są najbardziej miękkie gąbeczki, jakie są na świecie. A tych z Eveline nie miałam. No i tutaj już sobie jedno otworzyłam, bo nie mogłam wytrzymać. Chciałam zobaczyć, czy one są miękkie. Jedna leci do Was, więc leci z powrotem do pudełka, a drugą ja sobie otworzę. No i one są dosyć. Ona jest dosyć taka gumowa, czyli podobnie jak gąbeczki, takie zwykłe, kurczę, nawet z biedy, można by było powiedzieć, one są też podobne. Zobaczymy, jak będą nakładać podkład. Dzisiaj sobie ją właśnie też wypróbuję. Ja wzięłam też jeszcze taką gąbeczkę. Dla siebie, słuchajcie, ale bo tam były dwa rodzaje tych gąbek i jak to tu otworzyć? I drugą wzięłam tylko dla siebie. No, przepraszam, ale chciałam zobaczyć po prostu, jak te gąbki się sprawują. No i kurde, nie mogę tego, bo to jest zaklejone. No i ta druga gąbeczka to jest. O, już tutaj widzę, że się zrobiło takie, widzicie, od opakowania. Nie fajnie. Ale to ona też nie. Nie, to nie są te same gąbki co z Glam Shopu. No, pierwsze wrażenie
jest słabe, bo ja czuję, nie, że to jest taka guma, to nie jest to, co Glam Shop. Glam Shop to jest taki mięciutki, że nie ma porównania. Więc ja będę miała dwie takie gąbki, a dla Was ląduje ta pomarańczowa i ja będę je testować. To też tak nie jest, ja też je będę testować i będę Wam dawać znać, jak to wszystko będzie się sprawować. Dobra, kolejną rzeczą, którą kupiłam i dla Was, i dla siebie jest, słuchajcie, to są takie pomadki, to jest Tattoo Lip Tint. I to jest taka pomadka, która ma się wpijać nam w usta, długotrwała pomadka w płynie. Zobaczymy, one były naprawdę w fajnych cenach, nie pamiętam dokładnie ile, ale 12 zł, coś takiego. Więc ja sobie wzięłam taki róż, a tutaj mamy Delicate Rosy dla Was. I to też jest tak jakby róż, ale moim zdaniem to jest jednak lekko czerwony. Oj, teraz będzie, że Ewa otwierała. Moim zdaniem to jest taki lekko czerwony. Może komuś się spodoba, a ja mam taki róż, że tak powiem, oczojebny. Ale ja uwielbiam róże na ustach i jak dam sobie mniejszą ilość, to też będzie ładnie wyglądać. I to jest nazwa Dirty Berry. Więc tak, mamy to. Kolejną rzeczą, którą mam dla Was i dla siebie, którą ja też chciałam przetestować, to jest korektor pod oczy Magical Perfection Concealer z kwasem hialuronowym. Błyskawicznie niweluje cienie, oznaki zmęczenia, perfekcyjnie koryguje niedoskonałości. Ja mam korektor z, też chyba z Eveline, zaraz Wam powiem, czy to też jest Eveline. Eveline zdominuje moją szafę kosmetyczną i Glam Shop, naprawdę. Powiem Wam, że te dwie firmy to, no, to mnie zaskakują. Ten tutaj korektor to jest z, też z Eveline, tak, Art Scenic. Więc no już mam jeden korektor i on jest naprawdę dobry i stwierdziłam, że spróbuję sobie ten i ja go otworzę, tę moją wersję. Wasz tutaj leci do pudełka i tą moją wersję zobaczymy sobie, jakie on ma tutaj. A, ma taki aplikator, w sumie nawet fajny, no bo można sobie zaaplikować na gąbeczkę czy na palec i delikatnie wklepać. Zobaczymy, wypróbuję go również dzisiaj. Dzisiaj wypróbuję wszystkie te kosmetyki. I teraz rzeczy tylko i wyłącznie dla Was, słuchajcie. To będzie tak, w pierwszej kolejności pokażę rzeczy, które ja już mam, które ja już znam, które są, no, zajebiste, no, nie da się użyć innego słowa. Które ja będę zawsze polecać, naprawdę, więc ja jestem przekonana, że wielu osobom one się spodobają i jestem przekonana, że ktoś się po prostu ucieszy. I to są, słuchajcie, dwa eyelinery, które ja też mam u siebie w kosmetyczce, a że one były przecenione na fajną naprawdę cenę, to stwierdziłam, że wezmę, dlaczego nie. I to jest eyeliner Vaviette wodoodporny i eyeliner Precise Brush Liner, dwa czarne eyelinery. To one lądują tutaj, ja jestem z nich mega zadowolona i dlatego też je kupiłam, bo no nie ma lepszych eyelinerów, póki co nie ma. Nie ma żadna firma, jakoś nie skradła mojego serca, nimi robi się bardzo perfekcyjne kreski. Bardzo łatwo można się nauczyć, one są w pisaku, jeden. I drugi praktycznie taki sam, tylko że no ten tutaj, ten złoty, jest wodoodporny. A wzięłam Wam dwa, no bo tak jak mówię, miały fajną cenę, więc stwierdziłam, że ktoś się ucieszy po prostu, komuś sprawi radość. I może ktoś polubi je tak samo jak ja. I tutaj jest rzecz, z której ja ostatnio jestem zadowolona. I którą tak naprawdę kupiłam po obejrzeniu filmu... Jezu, jak ona się nazywa, ta dziewczyna? YouTuberki, dobra, nie pamiętam nazwy, ta, która torebki produkuje, no matko jedyna
Wiecie, o kim mowa. No i to jest właśnie ta kredka, którą ja mam. To jest kredka wodoodporna, żelowa. Ta w kolorze 05, takim kremowo, lekko różowym, którą dajemy na linię wodną, więc wiecie, o czym mowa. Ta ląduje też do Was tutaj, więc mam nadzieję, że ktoś też się przekona do tego, żeby tą linię wodną malować jasnym, jasnym kolorem kredki i może się spodoba. To jest gratis, to dostałam w gratisie do całego zamówienia, więc ten gratis też leci do Was, bo ja mam pełno tuszy z Eveline i nie tylko, ale tak głównie to Eveline. Tak, czekajcie, ja mam jeden tusz z Maybelline, który jakoś ostatnio tam sobie kupiłam, to jest Sky High. Ale on szału nie robi, przynajmniej na moich rzęsach. Tutaj jest Eveline. Tu mam ten sam w sumie, bo do ostatniego... Nie, to nie jest ten sam. To jest zielony, a dla Was mam różowy. Ale czekajcie. To jest pogrubiająco wydłużający. I to jest też pogrubiająco wydłużający. Więc ja mam ten sam. Tylko że no, zielony dla Was leci różowy, jako gratis on był. Ale wracajmy do tych tuszy, które ja mam. Tu jest też kolejny tusz z Eveline. Tu jest kolejny tusz z Eveline, więc ja tych tuszy do rzęs na chwilę obecną mam trochę. Mam też aż, powiem Wam, ile mam eyelinerów. Trzy eyelinery, tak? Trzy, nie. Mam cztery eyelinery tak naprawdę w swojej kolekcji, z czego te dwa to są te Precise Brush Liner. Jeden to jest ten złoty, który mam dla Was. I tutaj mam z Vibo taki milion dolar, który też jest spoko. No ale... A nie, tu mam jeszcze jeden, słuchajcie. Czyli ja mam tych Precise Brush Liner aż trzy, ale ja muszę je przejrzeć, bo te dwa były już takie właśnie na wykończeniu i muszę zobaczyć, czy one jeszcze się nadają, czy nie, bo po to wtedy sobie kupiłam te dwa. No i tutaj właśnie mam cztery tusze z Eveline, więc mi to w zupełności wystarczy, więc ten tusz leci do Was, do pudełeczka. I ostatnią rzeczą, która leci do Was, której ja nie chcę otwierać, bo no to jest zapakowane w taką folię, więc ja chcę, żeby to w tej folii zostało, a tego nie da się wyjąć, żeby Wam pokazać te kolory. Te kolory są tutaj z tyłu. I to jest paletka, słuchajcie, Fantasy z Eveline właśnie. Ja jestem mega zadowolona z tych moich palet z Eveline, więc stwierdziłam, że dla kogoś też kupię tą paletkę. To jest taka paletka w miarę neutralna, bo ona ma tutaj trzy takie jasne kolory. Widzicie, to mogą być bazy, to mogą być podpowieki. Jeden fiolet, coś co ja lubię, on się nazywa Paradise. I tutaj pozostałe kolory to są brązy, to jest taki burgund, tutaj też burgund z perełkami jakimiś, ciemny, więc myślę, że Wam się spodoba, że to są takie w miarę neutralne kolory. No ten fiolet tylko tutaj tak jakby nie pasuje zupełnie do całości, ale pewnie jest to celowo zrobione, żeby ta paleta nie była taka nudna. No, więc tak, słuchajcie. Więc te rzeczy, czyli jeszcze raz przypomnę, co tutaj mamy. Paletkę. Korektor. Dwa eyelinery. Kredka na linię wodną. Tusz do rzęs. Pomadka. Baza. Pod makijaż i gąbeczka. I te wszystkie rzeczy, słuchajcie, pojadą do jednego z Was, kto wygra właśnie w tym rozdaniu. I słuchajcie, wyniki rozdania są mega banalne, mega proste. Musicie być moim subskrybentem, musicie subskrybować nasz kanał, mój kanał, nasz kanał. Ja zawsze mówię, że nasz, bo to jest też kanał trochę dzieci. I pod tym filmem proszę Was, żebyście zostawili komentarz o treści biorę udział,
a także odpowiedzieli na pytanie konkursowe, które brzmi. I to jest pytanie, które ma mi pomóc trochę podpowiedzieć, więc myślę, że to jest w miarę kreatywne pytanie, że no też coś dla mnie z niego wezmę. I pytanie brzmi, słuchajcie, co byś zrobił, zrobiła, aby rozwinąć jeszcze bardziej kanał. I tutaj macie pole do popisu, możecie napisać, co byście zrobili, żeby ten mój kanał się bardziej rozwijał, żeby więcej osób subskrybowało, bo ja bardzo bym sobie tego życzyła. Więc tak, to jest takie pytanie do Was. Więc jeszcze raz, trzeba nacisnąć dzwoneczek, ten przycisk subskrypcji. Dzwoneczek możecie też sobie wcisnąć, żeby być na bieżąco, żeby na przykład chociażby zobaczyć wyniki tego rozdania. I pod spodem komentarz treści biorę udział i napiszcie, co byście proponowali, żeby tutaj zwiększyć jakby zasięgi i liczbę subskrybentów na tym kanale. Więc tak, to jest to. A ja teraz sobie zrobię makijaż i za chwilę Wam pokażę, bo nie mam zbyt dużo czasu. Jest już, słuchajcie, 12, a ja jeszcze chcę zdjąć tutaj firanki, umyć okno i umyć okno w kuchni i wtedy po południu będę sobie sprzątać te szafy, bo wczoraj nie, no, poszłam spać, nie tak jakby nie zdążyłam, a dzisiaj chcę to zrobić. Więc tak sobie robię ten makijaż. Użyję tych gąbeczek, tylko nie wiem, której najpierw. Może tej różowej dzisiaj użyję, chociaż ta pomarańczowa wydaje mi się bardziej miękka niż ta. Ta jest taka bardziej zbita. Użyję tej różowej, zobaczymy, a jutro sobie zrobię makijaż tą pomarańczową, bo jutro mam nockę w pracy, więc też sobie zrobię makijaż. I ja postanowiłam, słuchajcie, że ja całość makijażu dzisiaj sobie zrobię właśnie kosmetykami z firmy Everline, bo moim zdaniem no to naprawdę jest fajna firma, więc użyjemy sobie tej bazy. Dzisiaj potrzebuję, jadę załatwić pewną rzecz i potrzebuję dzisiaj dużo pewności siebie, więc makijaż w tym celu jest wskazany, a tym bardziej, że jestem chora, mam ten katar i źle się czuję i najchętniej to zostałabym w domu i przeleżała, no ale wiecie, nie da się. Kurde, jak ze dwie krople tego trzeba wziąć. Zobaczymy, co to za cudu, wszyscy się tak tym jarają, tylko właśnie ciekawe, czy się jarają, bo dostali, czy ciekawe, czy się jarają, bo to jest takie dobre, ale ogólnie, no, ja kosmetyki z Everline lubię bardzo, uważam, że są dobrej jakości, wiecie o tym. No, coś tam się klei, ale nawet tylko bardzo szybko się wchłania ta baza. Tak jakby na przykład bazy silikonowe, one bardzo długo można nimi sobie jeździć po twarzy i one tak nie wpijają się, a ta tutaj pierwsze co, to widzę, że ona się mega wpija, czyli może to serum tak jakby z tym kwasem hialuronowym się wpija, ale nie jest taka jakby śliska, bo na przykład te bazy z Make Up Revolution, co mam, no to ta jest taką silikonową bazą i jest śliska. A ta nie. Ta tutaj jest taka lekko lepka i wpiła się w twarz. Dobra. Gąbeczka podwoiła nam tutaj mega mocno swoją objętość, więc ona jest no duża. Ja mam dużą twarz i ta gąbka zajmuje mi spory obszar twarzy. I dzisiaj wypróbujemy sobie, znaczy ja już go próbowałam, wiecie o tym, ale ja będę go używać, będę go testować, ten podkład mineralny w pudrze. No, otwieraj się. A.
Dobra. Zobaczymy. Wypróbujemy go. Mam tych podkładów teraz, kurczę, sporo. I powiem wam, że może w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Może te gąbki, które są takie bardziej jakby gumowe, mniej tego podkładu wpijają? Chyba, że tutaj tylko ten podkład mineralny tak robi. Ale wydaje mi się, że jakby mniej tego podkładu, taka gąbka bardziej silikonowa wpija. Znowuż te gąbki właśnie z Glam Shopu, moim zdaniem one lepiej rozprowadzają. Lepiej rozprowadzają taki podkład, nie? Tak mi się wydaje. Dobra. No, podkład nałożony. On ogólnie ma teraz taką strukturę po tym, jak go nakładam gąbeczką. Więc ta zwilżona gąbeczka tak jakby no niedobrze działa na to. Bo wiecie, tutaj wtedy się wszystkie jakby te zarazki na tym zbierają. Nie wiem, co mam myśleć o takim podkładzie. On ogólnie jest spoko, ale właśnie ten rodzaj opakowania. Tylko no, w jakim opakowaniu mieliby to zrobić, nie? Nie mogą chyba w innym, no bo jakby to mieli zrobić. Teraz sobie weźmiemy ten korektor. Ja wzięłam ten jaśniejszy korektor, bo tam były dwa odcienie jego. I ja mam ten odcień light, czyli on powinien być taki bardziej rozświetlający. No i jest dużo jaśniejszy niż ten podkład, więc trzeba go sobie dobrze rozblendować, wklepać. No, powiem wam, że nawet nie jest aż taki zajazny. Nie odbija się, stopił się ładnie z podkładem, więc chyba jest ok. Dobra. Dzisiaj spróbuję sobie tą zalotką rzęsy na sucho zrobić. W sensie przed pomalowaniem, zobaczymy jak to wyjdzie. I może nie będę dzisiaj sobie robić kreski eyelinerem. Tak patrzę, że ten podkład mi się tutaj jakby to powiedzieć. Muszę go wbić jeszcze bardziej, bo tak trochę jest widać. Teraz dopiero to zauważyłam, patrząc w lustro.
lusterko tak bliżej, wiecie? On tak jakby nie wchodzi nam dobrze w pory i trzeba go przejechać jeszcze porządnie, bo miejscami widać właśnie, że jest tak jakby na wierzchu położony, nie? No i dobra, kochani, makijaż zrobiony. Ja dzisiaj użyłam sobie też paletki z Eveline, tej paletki o nazwie Chocolate. I teraz wypróbujemy sobie tą pomadkę Tattoo Lip Tint, czyli długotrwałą pomadkę wypłynie. Zobaczymy. Jego ona ma dziwną taką formułę wodnistą. No, powiem wam, że kolor jest dosyć taki odważny. Ja myślałam, że to będą takie bardziej przygaszone kolory. No, ale on jest dosyć intensywny. Ja na jesień takich kolorów nie lubię i on też nie pasuje mi tak jakby do tego makijażu, więc ja go sobie za chwilę zmyję, ale zobaczę, jak on by pasował do ciemnego makijażu, do jakiegoś ciemnego, takiego ciemnego, naprawdę. Ale chcę zobaczyć, jak ona się wpije i czy ona jest trwała, więc ją chwilkę sobie zostawię. Teraz przypuduję sobie buzię, nałożę brązę. No i dobra, makijaż gotowy, słuchajcie, idę zdejmować te firany. Pochodzę sobie trochę z tą pomadką. Zobaczymy, jak z jej trwałością. Ale kolor taki, no, na lato. Na lato, nie na teraz. Ja myślałam, że to będzie taki bardziej przygaszony róż. To jednak jest taki oczobitny róż, więc no. Ale to nic. No i słuchajcie, te moje rzęsy jednak się wyprostowały, więc ja muszę to robić po prostu, jak już mam je wytuszowane. Zdjąć te firany, kurde, tylko jak to zrobić? Ja muszę to całe zdjąć. O. I ściągnąć. Kurde, z tamtej strony tu jest. Słuchajcie, wyjaśniła się tajemnica zaginionych skarpetek. Te wszystkie skarpety znajdowały się za łóżkiem Jasia, które odsunęłam. No tutaj też mamy niefajny widok, ale tu było tyle papierków, tyle brudów i tutaj niestety ta pleśń wychodzi z dołu, a przez to, że to jest tak jakby zostawione, no to jeszcze gorzej, ale mam nadzieję, że jak nie w tym roku jeszcze, to na wiosnę uda nam się to ogarnąć, na pewno. Na wiosnę to już musimy, ale zobaczymy, może jeszcze się uda. W tym roku, chociaż wątpię. Wątpię bardzo. No, więc tak, wszystkie skarpety się znajdowały tam. Tam też znalazłam pilot. Tam też była masa śmieci, papierków. Cały ten kosz tak naprawdę, więc no, nie, muszę pogadać z Jasiem znowuż, bo tak to być nie może, słuchajcie, że chłopaki tak sobie olewają, jak sobie coś tam jedzą. Pokoju, czasami jak mnie nie ma, no to my co jakiś czas i tak odsuwamy to łóżko, tam gdzieś raz na 2 miesiące tak się staram odsuwać to i posprzątać, no bo tam by się naprawdę zamnożyły jakieś robaki w tym, ale no już muszę z chłopakami naprawdę poważnie porozmawiać, bo tak to być nie może, żeby wrzucali mi tam papierki, wiecie, oni się chcą skitrać, żeby tego nie było widać. A potem to i tak bez sensu, bo to wychodzi wszystko, wszystko widzę prędzej czy później. A jeszcze gorzej, no bo jest bałagan. Więc tak, wzięłam się za to. Umyję okno, fileny już zdjęłam. Umyję to okno tutaj i w kuchni. I potem jadę załatwiać swoje sprawy. Jak wrócę, to będę sprzątać te szafy. Szafy u góry i chcę też w sumie przebrać moją biżuterię, taką, którą noszę, a takiej, której nie noszę, i też ją wystawię na Vinted. Więc dzisiaj tutaj w tym pokoju będzie ogarnianie, takie porządne ogarnięcie
zimowe, o, że tak powiem. Potem na wiosnę będziemy ogarniać. Mam nadzieję, że już po remoncie. Więc tak, słuchajcie. No, wkurza mnie ta ściana tutaj idealnie, ale jeszcze trochę musimy wytrzymać. No dobra, okno umyte, zobaczcie, woda wcale nie jest taka czysta, więc były trochę brudne te moje okna. No ale teraz już są czyste. Jeszcze muszę to moje lustro tutaj umyć. Poukładać się wszystkie rzeczy. Wtedy przejechać tutaj i będzie posprzątane. Jeszcze chyba firany już się wyprały. I tak wam powiem, że sobie myślę, że chyba jak będę tu robić remont, to okno też wymienię, bo ono i tak będę tu wymieniać parapet, bo ten parapet jest drewniany i on też tam jest ucięty, więc on, ja mam na strychu parapet taki duży, bo chcieliśmy to kiedyś tutaj robić, no ale w koniec końców tego nie zrobiliśmy i ten parapet tam leży i czeka, więc ja chyba to okno sobie później, jak będę tu robić remont, też wymienię na nowe, bo już czuję, że i nie wydaje mi się, żeby to była kwestia źle zrobionego, tylko ono już po prostu tutaj przepuszcza te wszystkie uszczelki i tak dalej. To już nie jest to samo. Ono ma jakieś 15 lat, jak nie więcej. Więc no, zobaczę, zapytam się jeszcze jakiegoś majstra. Może będzie można to jakoś poprawić albo uszczelki chociaż wymienić. Zobaczymy. A jak nie, to trzeba będzie nowe okno. No, a dobra, ja zostawię w wietrze trochę, idę zobaczyć, czy firany się wyprały, bym je zaraz założyła i wtedy bym tutaj przejechała szybko tym mopem. Miałam tutaj odkurzacz, bo te wszystkie brudy, jednak te brudy, które tam były, wiecie, no to ten mop tego nie wciągnie, nie? I w tych rogach i tak trzeba było przeprosić stary odkurzacz, ale no on działa tylko, że samą trzeba ciągnąć, nie? Ale działać działa. No, dobra. Może jakąś, kurczę, kiedyś znajdę do niego zapasówkę, może gdzieś na Allegro czy na OLX bym poszukała. To by były. Ej, wiecie co, kochani? Patrzcie, szminka się zjadła. Wypiłam 2 łyki herbaty i zjadłam jednego piernika. I szminki nie ma. No więc nie jest to trwała pomadka, natomiast taka wiecie. Jakoś nie wiem, szału nie ma. Dupy nie urywa. Mam nadzieję, że tej osobie, która wygra, podpasuje kolor, bo tamten jest taki bardziej czerwony. No mi ten różowy. Nie wiem, ja muszę ją pomyśleć nad nią, jak ją tutaj ograć, jak to zrobić, żeby ją ograć, żeby ją można było albo lekko tylko malować te usta, żeby one były takie jak teraz, trochę różowe. No, no ja stwierdziłam, że nie jadę do miasta, bo mam coś do załatwienia, bo już jest 15 i zanim ja bym dojechała, no to co chciałeś? Zaraz przesunę, tam umyłam dopiero. No i stwierdziłam, że głody, woda mi się skończyła w tym w mopie. Stwierdziłam, że dobra, pojadę jutro, dzisiaj sobie wszystkie dokumenty przygotuję, które potrzebuję. Potrzebuję też coś wysłać, więc sobie to ogarnę i jutro wszystko załatwię. I jutro zabiorę się za to od rana, czyli po prostu rano szybko się ogarnę i pojadę. Żeby tam na przykład do tej 13, jak odbieram Franka i Jasia, jutro też w sumie o tej 13, więc żeby do tej 13 to wszystko sobie ogarnąć. Z rana właśnie, a dzisiaj dokończę mycie tych okien. Zrobię zaraz obiad. Tylko chcę tą podłogę dokończyć myć. Wtedy idę do kuchni umyć okno, póki jest widno. Dzisiaj nawet jest ładnie. Nie wieje, nie pada, więc no jak tam, na ten mój katar, no to jeszcze można się pochylić nad tymi oknami i wtedy zrobię obiad. Chcę zrobić gulasz. I jak zrobię obiad, to będę myła wieczorem już pojadę po Jasia. Bo Jasiu ma dzisiaj trening i będę myła wtedy tutaj te szafki u góry w pokoju.
I tak stwierdziłam, że tak będzie najlepiej. Dzisiaj za długo z rana mi zeszło ze wszystkimi, zanim ja się ogarnęłam, chciałam jeszcze te okna umyć. Koniecznie, bo sobie myślę, że jak się za to nie wezmę, to już tego nigdy nie zrobię, a już one mnie denerwowały, już denerwował mnie ten brud i te firany wyprałam, powiesiłam. No, firanki powieszone, lustro umyte. Jeszcze, tak jak wam mówiłam, będę dzisiaj przeglądać biżuterię, żeby właśnie biżuterię wrzucić na Vinted. Tam mam w ogóle na tym lustrze dużo biżuterii, ale to jest taka, którą w ostatnim czasie gdzieś tam kupiłam, a z tej strony mam złotą i tak staram się ją nosić. Różnie mi to wychodzi, bo ostatnio tylko cały czas ten czarny łańcuszek, no ale no. Więc dobra, biorę się do roboty, bo pracy jest dużo, naprawdę dużo. Muszę przesunąć to tutaj i umyć. Nie, nie idę. Mam wolne. I co chciałeś? Tam jest ciastolina, czy mi się wydaje? Weź to wyjmij. No tam jest. Do kosza to wrzuć, to już jest twarde. Przecież nie zwalaj tego, bo nabrudzisz sobie tylko. No, tak, bo jak nie wyjmujesz, to się kamień zrobi z niej. Naprawdę to wyjdzie. Weź tylko dotknij. No ja wiem, co to się z tym zrobi, Fenek. Ty mi nie musisz tłumaczyć. Dobra, więc ja się biorę dalej za pracę. No i dobra, kochani, ja właśnie umyłam pędzle i umyłam tą gąbeczkę. I tak jak się domyślałam, ona idzie ciężko myć, bardzo ciężko. Ona jest taka gumowa wręcz i no nie. Nie polecam tych gąbeczek z Eveline. Zobaczę jutro, jak ta pomarańczowa, ale ta różowa, no, szału nie robi. Dobra, kochani, obiad zrobiony. Znaczy się już dawno umyłam naczynia. Nastawiłam jeszcze pranie. I teraz idę te szafki myć. A, jeszcze tą pościel muszę zmienić. Dobra, kochani, jest 22, kurze pościelane. A teraz muszę posegregować te wszystkie rzeczy, pochować po... Tu mam poukładać. To jest Jasia pamiątka z Zakopanego. Co tutaj zostaje? Tu są jakieś baterie. To w sumie mogę do szafy włożyć. To nie musi stać na wierzchu. Tutaj ma... To ja wezmę na styk, to jajko. Jeszcze jedno gdzieś powinno być. Tutaj mamy biżuterię, która jest cała zakurzona, więc biorę ją do kuchni, bo chłopaki już śpią. I będę to przebierać, słuchajcie, tu mam drugie pudełko i tu mam trzecie pudełko, ale tu są różne takie rzeczy, ale z reguły biżu. Tu mam jakieś wszystkie rzeczy pozdejmowane, pomyte. Te aniołki zostawię, krzyż zostawię, to też jest pamiątka od kuzynki, to jest Fenusia, tą świeczkę i to chyba wezmę do łazienki, tak mi się wydaje. Będę sobie kominek w łazience odpalać, bo tu w kuchni mam jeden. Dobra, co tu jeszcze? Baterie do szafy. I to tak, wiecie, to tak wszystko... Tam znowu mi się robi bałagan, bo ja znowuż tam do szafy wszystko odkładam. Jest Jasia książka tutaj na tych szafkach. Jutro już poukładam, bo dzisiaj mi się nie chce. Dzisiaj chcę przebrać tą biżuterię. Jest puste opakowanie, to na strych. To jutro wyniosę na strych, na Wielkanoc włożę chłopakom w to. W ogóle muszę kupić, aj, kurz, też się rozwala. No, w ogóle muszę kupić, słuchajcie. No i ja tu zmyłam, po południu będę musiała myć jeszcze raz, bo tu mi pospadały kurze. Umyłam tą szafę całą, przetarłam.
bo też była zakurzona, tamtą umyłam. Przełożyłam Jasiowi szachy do góry razem z konsolą, żeby tutaj na biurku było więcej miejsca. Zdjęłam mu lampkę, bo oni się ciągle kłócą o miejsce na biurku, a ta konsola tu dużo miejsca zajmowała. To jeszcze też muszę wynieść, chyba na strych to wezmę. Tutaj inhalator do szafy. Tak, to wezmę zdecydowanie na strych. To jest ciastolina, teraz Fenek raczej ciastolina nie będzie robił. Jak będzie chciał, to mu to przyniosę, bo naprawdę tu jest za dużo tego wszystkiego. I nie wiem, też chyba poprzebieramy te zabawki ich w szufladzie i w szufladach i trzeba będzie posprzedawać część, bo no za dużo tego jest. Dobra, skarbonka, w tej skarbonce, w tym piesku są stare takie pieniądze, a to jest moja skarbonka, którą kiedyś dostałam na urodziny. No, więc je zostawię, tylko je przetę. No i swego czasu kupiłam takie dyfuzory na te Airwicki i tam mam drugi. Widzicie? I tutaj mam trzeci i muszę kupić baterię do nich, bo tutaj jeszcze jeden mam. Jeden wiem, że nie psikał i kupię baterię i wypróbuję, który to był, najwyżej go wywalę, a te dwa zostawię sobie. Bo jeden ja chyba dostałam w sumie, coś mi się wydaje. Tak, a dwa ja kupiłam. No i słuchajcie, na przykład jeżeli chodzi o biurko, to ja mega żałuję, że ja nie kupiłam tej takiej maty, którą mam w kuchni. Mimo, że ona w kuchni nie przylega, bo prawdopodobnie dlatego, że to jest stół z Ikei. Ja tam się nie dodzwoniłam do tej firmy, ale będę do nich pisać maila, bo telefon jakby nie... Znaczy się jest aktywny, ale nikt nie odbierał, a maila napiszę do nich. Co mam zrobić, bo to jest stół z Ikei i tam wyczytałam właśnie, że stoły z Ikei powinny mieć inne to szkło. Więc to taka uwaga dla osób, które by chciały sobie też to kupić. No ale wracając, właśnie żałuję, że nie kupiłam tego samego na biurko, że o tym nie wiedziałam wcześniej, bo zobaczcie, jak nasze biurka wyglądają, znaczy się chłopaków biurka. Okropnie, tutaj kiedyś Franek, jak ja spałam po nocy, bawił się klejem w ogóle. Ale no, on był mniejszy i to był klej super glue, więc ja się naprawdę cieszę, że on sobie żadnej krzywdy nie zrobił. A ja wtedy, pamiętam, byłam po nocy i spałam, a on tu się bawił. I ja wiem, że ja ten klej miałam bardzo schowany, także nie wiem, jak on go wynalazł, no ale wynalazł i chwała Panu, że nic się mu nie stało, że sobie nie skleił rączek, oczu i tak dalej. Tylko właśnie tutaj chciał coś kleić i nalało mu się na biurko i tutaj właśnie stąd też mamy takie te kropki od kleju i tutaj się też, tu mu się coś przykleiło i to się oderwało razem z tą farbą, więc dlatego takie biurko jest poniszczone. No ale jakbym wiedziała wcześniej właśnie o czymś takim jak to szkło, to na pewno bym to dała na biurko, nie? A teraz nie wiem, czy jak będziemy robili remont, czy coś da się z tym zrobić, czy trzeba będzie nowe biurka kupić. One jakieś tam strasznie drogie nie były, no ale szkoda jednak, nie? Czy dałoby się tylko tą górę? Pewnie się da wymienić tylko te platy i ten. Na pewno się da, no bo to jest taka zwykła płyta. Dobra, tak to ustawiłam. Połowę rzeczy zdjęłam i jest porządek. I łatwiej będzie mi się wycierać kurze na pewno. Dobra, idę teraz tą szafkę jutro tutaj dokończę, muszę to wszystko zdjąć, przebrać, no i poukładać chłopakom znowu. Ostatnio to robiłam, ale znowu się zrobił bałagan i raz na jakiś czas, no niestety trzeba wszystko od nowa przeorganizować tak jakby, więc to jutro zrobię. Mam nadzieję, że uda mi się, bo widzicie, do tej samej szafy ja się zabierałam tydzień co najmniej chyba, żeby to zrobić. No ale w końcu mi się udało, okno umyte. Tutaj też tą szafę w kuchni umyłam, tu też muszę ogólnie te rzeczy. U góry znowu mi się pełno porobiło bałaganu. No, nie umyłam dzisiaj tylko okna tutaj. Co to mi tu za mucha lata? Czy jakaś mucha się obudziła? Trzasnąłby cię. Kurde, skąd ta wylazła?
No, nie umyłam dzisiaj okna w kuchni, ale za to tą szafę umyłam. No, wiecie, zrobiłam obiad, zmontowałam film, więc i tak dzisiaj naprawdę sporo rzeczy ogarnięte. Do tego jeszcze wszystkie inne pozostałe obowiązki, więc jestem z siebie dumna. Jeszcze ten żyrandol muszę chyba umyć, bo on jest od much obsrany. Jezu, my mamy z tymi muchami w tym roku niby tak nie było dużo, ale i tak wszystko obsrane, nie? Więc dobra, jeszcze raz tutaj przyjadę mopem w tych miejscach, gdzie ścierałam te kurze, żeby to zebrać i idę przebierać te biżuterię i będę wrzucać, więc zapraszam Was, jeżeli ktoś jest chętny, bo ja tam tego mam naprawdę dużo i dużo wystawię, bo większości tych rzeczy nie noszę zwyczajnie i naprawdę będę to po niskich cenach wrzucać. Zresztą zobaczę, jak tam w ogóle biżuteria stoi. Na srebro ogólnie mam też bardzo dużo, więc srebro ponoć teraz jest w cenie, ale wiadomo, że to nie będą takie ceny jak w sklepach. Więc no, zerkajcie sobie tam, pod spodem macie linka. I to by było na tyle, słuchajcie, pamiętajcie o rozdaniu. Ja już po prostu kończę ten film, idę przebierać tą biżuterię i wezmę prysznic, idę spać. A jeszcze w sumie nie pójdę spać, bo będę jeszcze, muszę tego ogarnąć, takie jedno pismo, więc... Nie wiem, a może to rano zrobię, rano zawsze ma się trzeźwiejszy umysł, ale rano w sumie chciałam od razu jechać załatwiać te sprawy. Zobaczymy, jak mi wyjdzie z czasem. No i tak to jest, słuchajcie. Ale powiem Wam, że zaczęłam sobie robić właśnie te listy, o których mówiłam ostatnio, że robię sobie listy na cały tydzień, co mam zrobić danego dnia. I jak mi nie starczy czasu jednego dnia, to sobie przerzucam na dzień kolejny. I tak jakby już z tego tygodnia prawie wszystko mi się udało, więc na jutro mam tylko takie jakieś tam pierdoły. No i na weekend to dopiero mam zaplanowane, więc mam nadzieję, że się uda. Więc takie pisanie sobie zadań wydaje mi się, że jest fajne i ja na pewno będę sobie kupować kalendarz na 2023, żeby to mieć w jednym miejscu. Bo ja sobie do tej pory dopisałam na takich kartkach po prostu, a teraz będę sobie robić takie zadania, czy na miesiąc, czy na tydzień, ale wydaje mi się, że takie zadania tygodniowe są lepsze do ogarnięcia. A takie większe na miesiąc też można sobie oczywiście wpisać i takie jakieś terminy i tak dalej, różne takie rzeczy, więc wydaje mi się, że tak, będę w tym roku kupować sobie taki kalendarz, organizę, coś takiego. Dajcie znać, jeżeli wiecie o czymś, co ma sens, co jest fajne, może jakieś fajne kalendarze, organizery tego typu macie, może używacie, bo widzicie, tak jak z tą zalotką, ja się nie spytałam was, po prostu kupiłam, a dużo osób mi pisało, że używa tego czy tamtego, więc no fajnie byłoby się dowiedzieć najpierw, ale... No i właśnie dlatego też pytam, więc pamiętajcie o rozdaniu, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia, nie wiem kiedy, w następnym filmie, vlogu. Pa!